Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Dzisiejszy aceranek będzie moją odpowiedzią dla tych, którzy czasami oskarżają mnie o herezję, twierdząc, że ja powiedziałem, iż Bóg nienawidzi ludzi i że to jest herezja. I oczywiście za tym idą różnego rodzaju hejty, dość niewybredne, które pokazują, że ci ludzie mnie nienawidzą. Oczywiście to jest bardzo biblijne. Więc chcę wam przedstawić dzisiaj ten temat w świetle Biblii. Ja nie będę robił długiego wykładu, ponieważ ci, którzy nie będą przekonani, i tak się nie dadzą przekonać, co tylko świadczy o tym, że nie słuchają Słowa Bożego, a ci, dla których Słowo Boże jest ważne, przesłuchają sobie, sprawdzą, zastanowią się i dojdą do jedynych możliwych wniosków. No więc przeczytajmy sobie Psalm 11 od wersu 5. Po kolei. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego. Bóg bada zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego człowieka. A więc jeden i drugi podlega Bożej ocenie. To nie jest tak, że jak człowiek jest zbawiony, to Bóg już go nie sądzi. Oczywiście sąd, który dotyczy tego człowieka, nie polega na tym, czy on będzie zbawiony, czy nie, bo już jest zbawiony. Ale za wszystko, co powiedział, co zrobił, jak się zachował, o czym myślał, odpowie przed Bogiem. To, co dotyczy ludzi bezbożnych, chyba nie muszę tłumaczyć. I druga część tego wersetu. A, uwaga, nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Słyszeliście, co tu jest napisane? Bóg nienawidzi tych, którzy kochają bezprawie. Sprawa jasna i prosta. Bóg nienawidzi tych, którzy kochają bezprawie, czyli ludzi, którzy łamią zasady przez Niego ustanowione. Bóg takich ludzi nienawidzi. Nie ja to mówię, tylko Biblia to mówi. Każdy może sięgnąć do Słowa Bożego i sprawdzić. Przypominam, Psalm 11, wers 5b. Bóg nienawidzi tych, którzy kochają bezprawie. W efekcie, nienawidząc tych, którzy kochają bezprawie, zsyła, 6 werset, którzy są bezbożni, zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest ich udziałem. Oczywiście jest to wyraźna sugestia odnosząca się do Sodomy i Gomory. A to z kolei nam mówi, że kiedy Bóg wspomina o ludziach kochających bezprawie, to nie chodzi mu o prawo Boże, ale chodzi mu o moralność, którą Bóg jasno również w prawie określił. Każdy człowiek, niewierzący również, nosi w sobie to przekonanie o tym, co jest moralne i co jest niemoralne. Stąd we wszystkich kulturach, we wszystkich religiach, we wszystkich narodach być złodziejem to jest niemoralne. Zamordować kogoś to jest niemoralne. Oczywiście są takie wyjątki wśród ludożerców, ale trzeba by się dobrze przyjrzeć, w jaki sposób oni to rozumieją i też by się okazało, że mordowanie na przykład swoich jest niemoralne. I Bóg mówi, jeżeli ktoś łamie ustanowione przeze mnie zasady moralności, to ja go nienawidzę i zniszczę go tak, jak zniszczyłem Sodomę i Gomorę. I to nic nie pomoże, tłumaczenie, że to jest Stary Testament. A co, Stary Testament nie jest Słowem Bożym? A i czyim Słowem jest? Bo sprawiedliwy jest Pan, który kocha sprawiedliwość i prawi zobaczą Jego oblicze. Nie wiem, czy coś trzeba jeszcze do tego dodawać. Przeczytajcie sobie. Psalm 11, 5-7. Kolejny psalm. 31, 7. Proszę bardzo, czytamy. Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany. Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany. Słowo Boże stwierdza, że Bóg nienawidzi bałwochwalców. Tutaj nie da się w jakikolwiek sposób reinterpretować ten werset w taki sposób, żeby wyszło coś innego. Bóg nienawidzi bałwochwalców. Nie bałwochwalstwa, ale bałwochwalców.
ludzi, którzy uprawiają bałwochwalstwo. Bóg nienawidzi. Albo się podporządkujemy wszyscy Słowu Bożemu, albo będziemy sobie wyobrażali, że Słowo Boże jest napisane tak, jak my byśmy chcieli, żeby napisane było. Nie, nie, tak nie będzie. Słowo Boże jest zamknięte. Objawienie jest zapieczętowane. Nic więcej do tego się dodać nie da i nic z tego się ująć również nie da. Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany. Przejdźmy teraz do, to jest Psalm 31,7. Przejdźmy do przypowieści Salomona. Tu jest bardzo ciekawy fragment. Oj, wielu ludzi go zna, cytuje go, ale chyba go nie rozumieją. Przypowieści Salomona 6,16-19. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Tego Bóg nienawidzi. Okej. Czy jest to moralne, że ci ludzie tak postępują? Nie, nie jest moralne. A czy pozostałe dwa fragmenty psalmów, które czytaliśmy i wiele innych fragmentów, ale już pomijam je, mówią o tym, że Bóg nienawidzi ludzi, którzy czynią bezprawie, którzy są niemoralni? Tak, Bóg nienawidzi. A więc Bóg nienawidzi ludzi, którzy mają butne oczy, kłamliwy język, przelewają krew, knują złe myśli, śpieszą do złego, składają fałszywe świadectwo i sieją niezgodę między braćmi. Bo tylko taki może być wniosek, a dowodem na to, że to słusznie myślimy, jest fakt, iż Bóg nie wrzuca do piekła grzechy, tylko ludzi. Tak, Bóg wrzuca do piekła, nie diabeł wrzuca do piekła, bo diabeł w piekle nie ma nic do powiedzenia. Nic, kompletnie. Co najwyżej, diabeł ma swoje miejsce w piekle, gdzie będzie wiecznie oddzielony od Boga, a nie diabeł rządzi piekłem, jak to ludowe powiastki. No i niestety chyba to także katolicyzm naucza. Kompletna bzdura. Bóg nienawidzi ludzi czyniących nieprawość. Bóg tych ludzi nienawidzi. I ci ludzie zapłacą za to, że takie, a nie inne rzeczy czynią tutaj, na tym świecie. Bóg tych ludzi nienawidzi. Zapamiętajcie to sobie i nie przykrywajcie tego miłosierdziem Bożym, miłością Bożą, bo jedno drugiemu w niczym nie przeczy. Ktoś powie, no ale jak Bóg, który jest miłością, może nienawidzić? Na tej zasadzie można powiedzieć, że Bóg, który jest miłością, dlaczego sprzeciwia się grzechowi? Dlaczego sprzeciwia się grzesznikom? Dlaczego kogokolwiek wrzuca do piekła? Przecież jest miłością. Przecież jest miłosierdziem. Cały problem polega na tym, że my nie myślimy po Bożemu, tylko po ludzku. My nie myślimy jak Bóg, tylko jak człowiek. Biblia powiada, że człowiek nowonarodzony i zbawiony musi dokonać w swoim życiu pewnej rzeczy, między innymi oczywiście tej jednej, musi zmienić swoje myślenie. To jest możliwe dlatego, że otrzymał nową naturę chrystusową, że jest wypełniony Duchem Świętym, jest świątynią Ducha Świętego i Duch Święty go wszystkiego uczy, wszystko mu przypomina, na wszystko wskazuje, prowadzi go. I w ten sposób jego myślenie zostaje ukształtowane na nowo. Ma nowy umysł. I wtedy, mając nowy umysł, jest w stanie, po części oczywiście, bo przecież nie jesteśmy bogami, nigdy nimi nie będziemy, ale po części jesteśmy w stanie lepiej rozumieć Boże działanie. I wtedy tacy ludzie nie mają żadnych wątpliwości, że nie ma najmniejszego zgrzytu pomiędzy tym, że Bóg nienawidzi pewnych ludzi, a jednocześnie tych samych ludzi potrafi miłować. Tak, dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Czy przyszło wam do głowy, że czasami Bóg zabiera z tego świata człowieka, prowadzi go do śmierci, nawet go zabija, tylko dlatego, żeby go uchronić od większej kary, a nawet być może zbawić go, uchronić go od tego, co chciałby ten człowiek w życiu złego uczynić. Oczywiście nam się to nie mieści w głowie, no bo jak młody człowiek może umrzeć?
jak dziecko może umrzeć? Gdzie tu jest Boża sprawiedliwość? Właśnie w tym przejawia się Boża sprawiedliwość. My trochę zachowujemy się jak kucharz w swojej kuchni zamknięty i twierdzimy, że tylko to, co dzieje się w tej kuchni, to jest pępek świata. My w ogóle nie wiemy, co się dzieje na zewnątrz. I dokładnie tak myślimy. Nie mamy pojęcia o tym, że Bóg widzi, wie, zna wszystko. Nic się przed Nim nie ukryje. Ani przeszłość, ani przyszłość, ani teraźniejszość. Żadne konsekwencje naszego byłego działania i ewentualnie przyszłego działania. Bóg nie tylko nas chroni przed tym, co robimy, ale również chroni innych przed konsekwencjami tego, co moglibyśmy zrobić, gdyby nie okazał się miłosierny i nie zabił tych, którzy mogliby to zło uczynić. Jak kogoś nie stać na takie myślenie, to znaczy, że po prostu nic nie rozumie ze Słowa Bożego. Kompletnie nic. Więc przestańcie wypisywać bzdury typu, że ja głoszę herezję, twierdząc, że Bóg kogoś nienawidzi. Tak, Bóg nienawidzi ludzi czyniących bezprawie. Tak mówi Słowo Boże. A jak się komuś to nie podoba, to przepraszam bardzo, proszę napisać maila do nieba, że wam się to nie podoba. Ale ode mnie proszę jak najdalej. Ponieważ ja nie jestem Bogiem i ja nie pisałem Słowa Bożego. Ja go czytam, wierzę mu i głoszę go takim, jakim ono jest. Jeszcze raz powtórzę, jak się wam nie podoba, nie mój problem. Tych, którzy wiernie służą naszemu Bogu, serdecznie pozdrawiam i błogosławię. Amen. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.